Jest rok 1929. Przełom lat 20. i 30. naznaczony jest piętnem globalnego kryzysu gospodarczego. Trudna ekonomicznie sytuacja staje się dodatkowym bodźcem dla przemysłu w poszukiwaniu prostszej i tańszej produkcji. Rozwiązaniem wydaje się pozbawiona dekoracji forma, wynikająca z funkcji. W okresie międzywojnia architektura i sztuka Europy pozostają pod wpływami awangardy. Dużą rolę odgrywają rosyjscy konstruktywiści, holenderski De Stijl oraz niemiecki Bauhaus. Inspiracje rodzimymi tradycjami tracą na znaczeniu. Rodzi się styl międzynarodowy. Na gruncie nurtów awangardy w 1923 roku wyrasta polska grupa Blok, a następnie w jej miejsce Presence. Członków grupy łączy utylitarne i społecznie zorientowane podejście do projektowania. Jest tu Władysław Strzemiński, który swoją kompozycję przestrzenną wnętrza opracowuje w oparciu o analizę najkrótszych i najbardziej celowych ruchów. Małżeństwo Syrkusów, Helena i Szymon, tworzą dzieło całościowe, willę doktora Nelkena wraz z jej wyposażeniem. Dbają o każdy detal, projektują nawet uchwyt na kubek i szczoteczkę do zębów. Barbara i Stanisław Brukalscy projektują wzorcową kuchnię nowego typu, kierując się zasadą oszczędności czasu i przestrzeni. Mimo że awangarda powoli wypiera tradycję, wciąż działa ugrupowanie oparte na stylu narodowym. Spółdzielnia artystów Ład wywodzi się z warsztatów krakowskich. Zakładają ją Józef Czajkowski, Wojciech Jastrzębowski i Karol Stryjeński, znani z wystawy paryskiej, a także Karol Tichy oraz Eleonora Pluteńska, utalentowana projektantka kilimów. Jest też powiew młodości. Lucjan Kintopf i Helena Bukowska, projektanci żakardów, oraz wybitni meblarze Marian Sigmund i Jan Kurządkowski. Ten ostatni w słynnym krześle Piórko w nowatorski sposób wykorzystuje właściwości drewna oraz eksponuje jego dekoracyjną konstrukcję. Wszyscy oni mają wspólny cel – wprowadzić nowy artystyczny ład do sztuki stosowanej. Miejscem konfrontacji tradycji z awangardą jest powszechna wystawa krajowa w Poznaniu. W 1929 roku na powierzchni 65 hektarów w 111 budynkach przez 138 dni prezentowany jest dorobek odrodzonej Polski. Uwagę zwracają perełki modernizmu. Pawilon nawozów sztucznych Syrkusów, pawilon budownictwa Lacherta i Szanajcy czy pawilon pracy kobiet projektu Anatolii Hryniewickiej. Po stronie tradycji wzrok przykuwa pawilon Związku Hut Szklanych projektu Łagowskiego i Golińskiego. Ranga imprezy jest tak wysoka, że patronat nad nią obejmuje sam prezydent Ignacy Mościcki, który prosto z Poznania zmierza do Wisły przyjrzeć się pewnej budowie. Zameczek prezydencki zaprojektowany przez Adolfa Szyszko-Bohusza skrywa nowatorskie wnętrza. Szyszko-Bohusz wraz z Andrzejem Pronaszką i Włodzimierzem Padlewskim stosują nowatorską kolorystykę oraz projektują wyposażenie oparte na technologii giętej rurki stalowej, zaczerpniętej wprost z meblarstwa Bauhausu. O przytulność domowego wnętrza dba pani prezydentowa. Ale, lata 30. to nie tylko lata wielkich inwestycji i trudu odbudowy kraju. To też czas kwitnącego życia towarzyskiego, kabaretów, dancingów, wizyt w restauracjach. Jednym z miejsc, które tętni życiem do białego rana, jest Café Adria. Kawiarnia uważana jest za pierwszą utrzymaną w europejskim stylu. Szczególny zachwyt wzbudza bar amerykański. Jego posadzki pokrywa nowoczesna podłoga z gumy, a w tle połyskują meble z chromowanych rur. Niemniej awangardowe są wnętrza polskich transatlantyków. Tak, transatlantyków. Batory i Piłsudski są prawdziwymi salonami polskiej kultury. Powstają wyjątkowe wnętrza, między innymi oryginalny ogród zimowy. Członkowie grupy Presence i Ładowcy wspólnie projektują aranżacje i wyposażenie morskich kolosów. Komisję zatwierdzającą projekty tworzą m.in. Jastrzębowski i Brukalski. W barze amerykańskim podróżującym służą wybitne dzieła sztuki użytkowej. Na uwagę zasługują wyroby z metalu projektowane przez Julię Kejlową. Transatlantyki przez kilka lat realizują luksusowe rejsy. Polskie projekty wypływają na wody międzynarodowe. Podróż przerywa jednak rok 1939, który przynosi II wojnę światową.